podwodna część kadłuba. Spód kadłuba to dno. Z tego dna wystają płetwy. W zależności od tego, czy te płetwy są ruchome, czy nieruchome, rozróżniamy jachty mieczowe i balastowe. Wody śródlądowe są z reguły płytkie. Dlatego na wodach śródlądowych dominują jachty mieczowe, takie jak ten. Charakteryzują się tym, że obie płetwy możemy teraz podnieść. Główna płetwa, chowająca się pod dnem, nazywa się wtedy płetwą mieczową. Po podniesieniu płetwy mieczowej i płetwy sterowej, zanurzenie jachtu jest, jak widać, bardzo małe. Żeby przez ten otwór w dnie do jachtu nie wlała się woda, stosuje się skrzynkę mieczową, czyli szczelną obudowę sięgającą ponad poziom wody otaczającej jacht. Płetwy mogą być szybrowe, czyli wyciągane prosto do góry. Takie płetwy stosuje się najczęściej na jachtach regatowych, ponieważ tak zamontowana płetwa nie poruszy się pod naporem wody do przodu ani do tyłu. Dzięki czemu utrzyma precyzyjnie zaprojektowane i obliczone właściwości nautyczne. Płetwy mogą być też obrotowe, co trochę psuje właściwości nautyczne. Płetwa jest mniej stabilna, ale za to przy zahaczeniu mieczem o dno miecz się obraca, nie wyrywamy skrzynki mieczowej i nie zaczynamy nabierać wody. Miecz szybrowy ani drgnie, a miecz obrotowy pod naporem wody może się trochę przesunąć. Tak? Ale za to, jak uderzymy właśnie w dno, to miecz obrotowy się po prostu trochę podniesie. A jeżeli trafimy na jakąś przeszkodę tutaj mieczem szybrowym, to istnieje ryzyko, że ta cała skrzynka nam tutaj zacznie pękać i zacznie się nalewać woda, co jest złe. Wody morskie są z reguły głębokie i pofalowane. I na wodach morskich dominują jachty balastowe, czyli takie, w których płetwy się nie podnoszą. Są solidnie zamontowane i ciężkie. Główna płetwa nazywa się wtedy płetwą balastową. Tylna płetwa, zarówno na jachtach mieczowych i na jachtach balastowych, to płetwa sterowa. Są trzy podstawowe rodzaje płetw balastowych. Pierwszy, który teraz widzimy, to płetwa typu finkiel. Czyli prosta, bez udziwu. Jeżeli na końcu płetwy balastowej będziemy mieli dodatkowe obciążenie, taka płetwa nazywa się bulbkiel. Trzecim rodzajem jest falszkiel. Kadłub typu falszkiel możemy oglądać chociażby na historycznych, pięknych jachtach typu Opal 1. Popatrzmy, jak one wspaniale wyglądają. Podsumowując. Jachty mieczowe są wygodne, ponieważ możemy podnieść płetwy i wpłynąć do płytkiego portu, albo łatwo zejść z mielizny. Za to jachty balastowe dają nam większą stateczność. Pokażę Wam, jak to działa. Stateczność to zdolność jachtu do powracania do pierwotnego ułożenia po wytrąceniu go z pozycji równowagi. Rozróżniamy stateczność kształtu i stateczność ciężaru. Ułożenie pierwotne jest takie, że jacht spokojnie stoi sobie na wodzie. Działa na niego siła grawitacji, przyłożona w środku ciężkości jachtu, równoważona przez siłę wyporu, przyłożoną w środku wyporu jachtu. Te dwie siły się równoważą, jacht stoi. Wytrąceniem jachtu z równowagi jest sytuacja, kiedy na nasz jacht zadziała siła, zadziała wiatr. Jacht przechyli się, ponieważ tutaj zadziałała siła na żagiel, a tutaj napór wody zadziałał na płetwę mieczową. Czyli zadziałał moment przechylający, który przechyla nasz jacht. Jacht się nie wywróci, ponieważ zadziała na niego teraz inny moment, wynikający z tego, że siła grawitacji i siła ciężkości przestają działać w jednej linii. Siła grawitacji zamontowana jest tutaj, w środku ciężkości i ona w tym środku ciężkości zostaje. Ale siła wyporu przesunie się
ze względu na kształt kadłuba przesuwa się środek wyporu. Środek wyporu teraz będzie tutaj. Im większe będzie ramię siły pomiędzy siłą ciężkości i siłą wyporu, tym większy będzie moment prostujący. Moment prostujący na jachtach mieczowych jest największy przy przechyle 30-45 stopni. Jeżeli jacht będzie się bardziej przechylał niż te 45 stopni, moment prostujący znowu zacznie spadać. Tutaj te siły co prawda już nie są duże, ponieważ nie łapiemy zbyt wiele wiatru, ani zbyt wiele wody. Ten moment przechylający dalej tutaj będzie, a momentu prostującego nie będzie. W momencie, w którym grawitacja i siła wyporu działają w jednej linii, nie mamy momentu prostującego. Działa jedynie moment przechylający, który doprowadzi do przewrotki jachtu. To jest kąt krytyczny. I kąt krytyczny dla jachtów mieczowych występuje przy przechyle 60 do 80 stopni, w zależności od jachtu. Przy takim przechyle 60 do 80 stopni nie mamy już momentu prostującego. Chyba że zaczniemy balastować. Możemy posadzić wtedy załogę na burcie, szczególnie tą grubszą. Przesuniemy w ten sposób środek ciężkości bardziej na burtę. Znowu mamy ramię siły, znowu mamy moment prostujący. Na tym polega balastowanie, które jest bardzo ważne na jachtach mieczowych. Na jachtach balastowych podstawowym rodzajem stateczności jest stateczność ciężaru. Balast umieszczony w dolnej części kadłuba powoduje znaczne obniżenie środka ciężkości. Środek ciężkości i środek wyporu są dużo bliżej siebie niż na jachtach mieczowych. Na naprawdę dzielnych jednostkach oceanicznych środek ciężkości może być nawet pod środkiem wyporu. Co nam to daje? Kiedy jacht się przechyli, widać, że dzięki obniżeniu środka ciężkości, pomimo osiągnięcia już tego przechyłu 60 stopni, dalej mamy ramię siły, dalej będziemy mieli moment prostujący. Kąt krytyczny dla jachtów balastowych wynosi przynajmniej 120 stopni. Dopiero wtedy siła ciężkości i siła wyporu zadziałają w jednej linii. Wiatr nie jest w stanie nas przewrócić, ponieważ przy kącie takim przechyłu 90 stopni dalej mamy moment prostujący, chociaż nasz żagiel nie łapie żadnego wiatru. W związku z czym wiatr nie może wywrócić jachtu balastowego. Przy przechyle 90 stopni nie łapiemy żadnego wiatru, a ciągle mamy moment prostujący. Jedyne co może wywrócić nasz jacht to fala, ponieważ jeżeli poziom wody nie będzie płaski, ale będzie na przykład taki, to środek wyporu już nie jest tu, ale środek wyporu jest tu i wtedy możemy się wywrócić. Dlatego to, czego musimy unikać, to ustawianie się burtą do fali, a w szczególności ustawianie się burtą do fali wyższej niż szerokość naszego jachtu. Taka fala może nas wywrócić. Chciałbyś dodać coś jeszcze? Tak, myślę, że warto dodać, że jachty mogą mieć więcej niż jeden kadłub. Jeżeli jacht ma dwa kadłuby, to jest katamaranem. Jak ma trzy kadłuby, to jest trimaranem. A jak ma cztery kadłuby, nie wiem, czy są jachty, które mają cztery kadłuby, ale byłby to quattromaran. Mogę też opowiedzieć o hydroskrzydłach. Nie możesz opowiedzieć. Miało być w trzech zdaniach. Trochę się rozpędziłem. To w trzech zdaniach. Jachty dzielimy na mieczowe i balastowe. Jachty mieczowe są lepsze na wodach śródlądowych, ponieważ tu jest płytko. Miecze dzielimy na szybrowe, podnoszone góra-dół i obrotowe, których nie złamiecie na pierwszym kamieniu. Z kolei typowe kształty płetwy balastowej to finkiel, bulbkiel lub falszkiel. Oddaję Ci głos. To może teraz Wam pokażę, jak jacht wygląda w środku. Ty nie wchodzisz. Zapraszam.